Dzień 81. Robię napadów aż do premiery GTA 6. Chris, myślnik DY1ER napisał: wyzwanie. Nie zadzieraj zdrę przy użyciu tylko i wyłącznie karabinu snajperskiego. Chciałbym zauważyć, że nie zostało sprecyzowane, czy chodzi tylko i wyłącznie o karabin snajperski ten zwykły, czy także o wersję drugą. Cięższego karabinu. Ale dobra. Na początku spróbuję ze zwykłym. Jak będę się bardzo męczył, to użyjemy tego mocniejszego. Jakiś w końcu odpoczynek od tego aktu trzeciego. I ogólnie od napadów z bazy. Normalnie chillera, czy coś. Na doktorze Dre. Doktor Dre. Kiedyś nie lubiłem go strasznie. Bo wiecie, te misje przeplatane, zwykłe na sesji, plus misje jakieś na konkretnej instancji, powiedzmy. Strasznie mi to irytowało, ale teraz jakoś polubiłem tego doktora Dre. Aha. Najgorsze jest to, że właśnie na... Dobra, gitara. Na konsoli, na padzie w sensie, nie mamy auto-aima na snajperkach. Żadnego wspomagania celowania nie ma na snajperkach. Więc jest to mocno utrudnione. Ale oni chyba są na świta, nawet jeżeli trafi im w kratę. Tak, dobra, to jest easy. Mimo że ewidentnie kamizelki na sobie mają. Niektórzy z nich. Ale nic im one nie dają. No come on! Dobra. Teraz ty gościu jeszcze. No. Dawaj, dawaj, dawaj. Hello? Przyjeżdżają posiłki. Czemu w ogóle się mówi to posiłki? Rozwalę mu to. Przecież nie, to go nie rozwali, więc musimy trafić. Ale te barierki mu nieco ułatwiają sprawę. Ale synchronizacja nastąpiła. Ale masz zajebistą osłonę. W ogóle w GTA 6 tego nie będzie. Będą się normalnie za osłonami kryć przeciwnicy, a także raczej my. W zależności od osłony te nasze krycie będzie inne. To było widoczne na wyciekach. Był właśnie taki wyciek z pokazem animacji i tam ewidentnie było pokazane, że w zależności od osłony przeciwnicy zachowują się inaczej. To jest oczywiście bardzo dobrą rzeczą. Co prawda utrudni nam to nieco gierę, ale będzie bardziej realistycznie. Chociaż czy w ogóle realizm jest tam potrzebny? Ja taki rant mam zamiar nagrać na temat Red Dead'a. Bo moim zdaniem Red Dead Online jest zbyt bardzo realistyczny. Jak jeżeli chodzi o właśnie fabułę, to jest kozak. Ale w Red Dead Online wiele rzeczy zostało uproszczonych względem fabuły. Wiele rzeczy zostało przyspieszonych. I moim zdaniem jeszcze kilka zmian by się przydało, żeby po prostu usunęli z gry. Kilka mechanik powinni usunąć z Red Dead Online. Tak samo jak jest to w GTA 5. W GTA Online nie ma wszystkich rzeczy z GTA 5. Niektóre rzeczy zostały usunięte, żeby po prostu gra była przyjemniejsza. To samo powinni zrobić w Red Deadzie. Będzie to dla niektórych absurdalne, nie? Że ej, jak to? Red Dead taki ma być? Ale właśnie, no nie. Jeżeli chodzi o Red Deada, tam kilka tysięcy godzin i wiem, co mówię. Ten realizm męczy w pewnym momencie. Więc mam nadzieję, że GTA 6 będzie dalej w stylu GTA, a nie w stylu Red Deada, bo ten Red Deadowy styl może męczyć. Kontynuujemy. Ej, w ogóle on ma jakąś customową rejestrację, czy nie? Nope. Zwykła. Ale zasadzie, żeby nie jest zawsze taka sama. Nie jest randomowo wybierana. Wychyl się. Dziękuję. Ja pierdolę, czemu tak to działa? Widzieliście to, nie? W budynkach, wchodzę do budynku i od razu przestaje działać. Jestem na zewnątrz. Mogę sobie celować ile chcę, mogę strzelać sobie ile chcę. Ale jak jestem w budynku, to nagle mi tego zooma będzie co chwilę wyłączać. Tym karabinie snajperskim. Co za bezsens, czemu tak to działa? Nara? Nara? Jak teraz się działa gra? Cieszmy się z tego powodu. Kurde, ale mam refleks. Dawaj, dawaj, dawaj. To chyba wybucha. Czy nie? Nie, to nie wybucha. To wybucha po lewej. Dobra. Nie. A, widzicie to? Aaaa!
Naprawdę? Jak dostajesz się obrażenia, to przestaj celować. Spróbujmy z inną bronią. Celuję. Dostanę obrażenia, proszę. Daj obrażenia. Aha. Dawaj, obrażenia. Nie wiem, gdzie przestało mi celować. Czekajcie, na pierwszej osobie dajmy. I teraz przestaje mi celować, jak dostanę obrażenia, tak? Pokaż mi to. Aha! Aha! I to się dzieje tylko w budynkach. Na zewnątrz, jak dostanę obrażenia, tak się nie dzieje. Co to ma być? Aha! Ja pierdolę, no! Co to ma być, no, no come on! Czemu tak to działa? Ej, a jak będę z trzeciej osoby przez snajperkę patrzył i dostanę obrażenia, to co się stanie? Aha! Też! Też! Ja pierdolę, czemu taka jest taka? Czemu jesteś taki? Taki to znaczy jaki? Lepiej w ten sposób nawalać, wychodzi na to. Bez tego. Bez celowania. Trzeba trafić jeszcze czasem. Wychyl się. Dawaj. Come on. Mhm. Zajebisty jesteś, gościu. Dostajesz w czambo. W rękę, dzięki. Headshot w rękę nastąpił. Bo na strzała padł. To nie wybucha. A powinno. Też może... To jest bardziej frustrujące niż używanie zwykłej broni. Dobra. Ogarnięte, wyczyszczone. W miarę, powiedzmy. Pojaw się tutaj, gościu. Tutaj będzie główka. Tak? O, prawie. Teraz skakuję tutaj. Biegniemy na pełne i wyskakujemy tutaj. Gitara. Siema. I teraz tak. Wracamy do snajperki. Zajmujemy się tym gościem. Tylko najpierw może wyczyszczę lekko. Typek pojawił się na moich oczach! Widzieliście to? Ja pierdolę! Czemu ta gra jest taka? Czemu ta gra jest taka? Czemu takie rzeczy się dzieją? Jeszcze dla expo pofarmię ich. Nara. Nara. Ej, a teraz mi nie zmieniło kamery. Nie zmienia mi kamery teraz. Ja już nie rozumiem tego. Kompletnie. Tam zmienia kamerę, tutaj nie zmienia kamery. Jakie jest tego wytłumaczenie? Nara. Nara. Kurde, amunicji mi zabrakło. Tu jest gościu, biegnie sobie. Aha, akurat przestał biec! Kiedy go idealnie wytimingowałem! Nara. Aha. No, come on. No tak ci, ta martwa strefa w tej grze jest taka pugięta. Nara. Nara, aha. Nara. Fantastyczna jest to gra, nie zapomnę jej nigdy. Teraz tak, ty gość tutaj wyskoczysz teraz. Nie wiesz, nawalał za osłonę, bo jesteś miłym człowiekiem i nie pomożesz. Główka jest tutaj, minimalna, a teraz jest tu, dobra. Jeszcze jeden jest tu. A teraz się ukrył, niech się pojawi. On jest za szybą pancerną, więc będzie problem z jego zdjęciem. Więc chadam mu spokój. A tu jest kolejny i tam jeszcze jeden jest. No chodź. Aha. Ja pierdolę. Zapomnijcie. Nie widzieliście tego. Aha. Jeszcze raz. Tam jeszcze ktoś jest? Po prawej? Minimalnie? Nie. Tak! Nie! Come on! Dobra, walić was. Jesteście frajerami. Czemu słowo frajer jest dozwolone, a słowo na C nie jest dozwolone? Przecież to też jest więzienny język. Chyba, czy nie? Nie mam znaczenia, nie ma to znaczenia dla mnie w sumie. Aha. Ciekawe kurwa jak. Dobra, to zróbmy tak, że ja ci dam spokój. Na razie. Zajmę się typami u dołu. Nie ta broń, ta broń. Niech tu się jej pojawi. Jest gościu, aha, oczywiście. Gościu jest magikiem. Jest też gościu, właśnie. Dobra, jeszcze ten jest tu. Dobra, jeszcze jeden został tu. Za tym samochodem pancernym, nie mogę go zdjąć. Ale ja go zdjąłem, bo jestem przepotężny. Jak to już mamy, to spróbujmy dostać się tutaj na górę. Skoczysz? Skoczysz. Fantastycznie. Czy jestem w stanie... A to się jest? Czy jestem w stanie tego gościa tutaj zdjąć?
Jestem chyba. Dobra, easy. Jezu. Aha! Na strzała padł. Aha. Co jest? Ta snajperka w głowę zadaje milion obrażeń? Ale jaja. Ale jaja. Podnoszę cię. No, naprawdę go podniosę, widzieliście to? Ale jaja. Nie gadaj. Ja pierdolę. Nie. Jak to ginie? Jego le... Nie. Tym razem na spokojnie wjeżdżam. Parkuję. Jest gitara. Drżyje. Na całe szczęście. Chociaż... Teraz chyba... Nie otworzyło mi się ukryte ostrze, nie? Aaaa, kurde. Karamba. O, niestety. Niestety, proszę państwa, niestety. Chciałem, ale nie mogłem. Gra mnie powstrzymała. Milion! Wow! Jezus Maria, który to raz? Tyle razy zawsze dostaję minion. Pójdzięte! Jedyne co pozostało to uzupełnienie arkusza, więc zróbmy to. Na początku oczywiście musimy przesunąć nasz arkusz w prawo do kolumny nie zadzieraj z dre, której wpisujemy jedynkę z 6 zerami. No dokładnie! I teraz jak zlecimy sobie w dół, dałem podsumowanie i wychodzi na to, że dzień 81 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 49 milionów 411 448 dolarów. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.